Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konradowicz, a to jest kolejny odcinek Simulatora Driver 2. Musiałem tylko zmienić głośności na nagraniu. Już powinno być wszystko w porządku. Więc tak, jedziemy sobie, manewrujemy w peronie. Jedziemy przez Czermin aż do miejscowości Psary, przestarzamy przez Wodę, przez Trzemienicę aż do Ornik. I to zostanie podzielone na dwa odcinki, tak mi się wydaje. I żeby też zbytnio nie przynocać, jedziemy lokomotywą EP08. Mamy na haczyku 10 wagonów. Na razie pustych. I tak oto dzisiaj nasz dzień nie będzie wyglądał. Wyklenie przyrządów ja bym chciał włączyć. No niestety nie widzę, co tam jest napisane. O 21.46 mamy, a więc 21.43. Zobaczcie, drodzy Państwo, że nie jest to transmisja na żywo, ale jest też dzień tygodnia. Myślę, że nigdy by tego na żywo nie planował, bo ludzie zazwyczaj do pracy chodzą. Jak mówię, z nim wspominam, jest środek tygodnia. Już jest to taki odcinek, no, można powiedzieć, próbny z Train Driver. Już trochę sobie pograłem. No ale... że ja sobie pograłem, to nie oznacza, że wszystko będzie wychodziło w porządku z nagrywaniem. Spróbujemy coś tu oczywiście ciekawego nagrać. Teraz będziemy hamować sobie. Przed semaforem akurat. Minutkę przed odjazdem jesteśmy. Zapalmy już sobie odpowiednie oświetlenie. Pięknie. Przygotowuję pan na odjazd. A może nie ten klawisz, bo chciałem po prostu wyjść. Nie wiem, jak tutaj to GUI, czy to MUI, czy jak to to GUI, chyba graficzny interfejs użytkownika. Graficzny interfejs użytkownika schować. Dobrze, wyjazd mamy podany. Podajemy, że jesteśmy gotowi. Ruszamy. Aktualnie nie dostarczy. No 10 wagonów to już nie jest tyle samo. Jest co ciągnąć, powiem. Bardzo tak jest na tak. Zobaczymy, jak wypadnie to nasze nagranie.
urządzenia na przejeździe są sprawne. Dajmy sobie na uważność. Dajmy sobie na uważność. Pan maszynista przez szybanek nadmiarówkę wyrzucił. Wtedy ten skład wolno się rozpędza. Nie wiem, którą klawiszem tutaj się trąbi. Chyba z lekka pod górę, bo coś strasznie ospalne się do spędza. Dobra, dajmy do plusika panu dyżurną. Ja oczywiście ekran ładowania to jest standard. Teraz cały komputer myśli, co ma zrobić. No, nie trwa to nie wiadomo jak długo oczywiście, no ale... Zawsze to coś. I to coś powoduje opóźnienia. Co nie mówi po polsku. No cóż. No są automaty napisane, witam serdecznie. Powinien się domyślić, gdzie zachodzi. Sygnał wątpliwy. Trzeba zahamować. Sami widzieliście, drodzy państwo. Przejazd otwarty.
159. Strzelił go całą tym wezwaniem. Tak, jest czujny maszynista. Przestało iść przez ten rozjazd. Ile mamy opóźnienia? O, 3 minuty. Przez usterkę przejazdu. Cieszę się, że się złom na tam mógłbyś. Pan dyżurny się wita. To nie jest pan dyżurny. Nie, to nie pan dyżurny. Thank you.
są bindy, jeśli się ktoś pyta. Półtorej minuty opóźnienia. Przejął. To świeci ten wyjazd, czy nie świeci? Świeci, nie? Świeci. No tak, ja wcześniej nie widziałem. No jak dobrze jest to scenariusz, czy... Tak się długo ładowa. Szybciej się i tak rozpędzę od pana Lenina. Zieloną ścieżkę, ale fajnie. Ja też hamuję może. Też mam przejazd uszkodzony. Zauważam. Anwar z jasny. Piłujemy lokomotywkę. Przed nami ograniczenie do 140 dużej różnicy na pewnej drodze. Co to się wydarzyło? Uszkodowanie kolejnej scenerii? Dobra, zdążyłem napisać prosić.
Może i nawet czasowa, Janę. No dobra. No to ze stacyjki będziemy mieć? Strzelno czy węgorzu? Na strzelno wpierw. Targów centrum dopiero pod górę. Aha. Jesteśmy planowe, dobrze. Cieszę się bardzo. Czemu udało się nadmienić rozkład? Przedanie to znaczy omijanie mi się tego. Postój handlowy był ogłoszony. No tak, bo tamten to chyba jedzie jakiś tam. No to był ten dźbelek, co stał koło nas. Nie, to nie był ten dźbelek. Nie, ten dźbelek, dobrze. Czy nie? Czy to był pan Wita?
A żebyśmy do nich zaczęli hamować. No teraz stacja w Sari się chyba wczyta. Czy Bosak? Bosak to jeszcze możemy jechać. W Sary to jesteśmy... No, w Sary. Ja tu 200 było. Ja mam to stówkę w rozkładzie wpisane. Że to potem. No i też stówkę mamy zaraz. Dobrze, ale resztę, drodzy Państwo, dowiedzieć się już w następnym odcinku. Komentujcie, subskrybujcie i ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia, na razie, cześć, pa, pa.